sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Techniki, analizy, ciekawostki i konkursy. Wszystko na kanale MMA Skills, także wbijaj. Hej! Bardzo wyczekiwany, długo niewidziany i długo niesłyszany, nie tylko przeze mnie, ale i przez fanów w Polsce, Marcin Prachnio. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś dla nas czas, żeby pogadać o swoich ostatnich walkach. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam również. Na początku to chciałam Cię zapytać w ogóle, gdzieś Ty był, jak Cię nie było, bo jakby to, że trenowałeś i nie zasypiałeś gruszek w popiele, to wiemy, bo patrząc na Twoje ostatnie zwycięstwo, no nikt nie może Ci zarzucić czegoś innego, ale ja chciałam Cię zapytać najpierw o coś innego. To odcięcie się takie trochę i zniknięcie z mediów, coś Ci dało? Wiesz co, czy mi coś dało? Nie wiem, czy mi coś dało. Na pewno to, że się nie stresowałem, wiesz, hejtem jakimś, nie ukrywam, że pewnie się tam, wiesz, lał mocny hejt na mnie w internecie i jakby się odciąłem od tego kompletnie, nie wchodziłem, nie czytałem żadnych rzeczy, żadnych tam nie przeglądałem stron za bardzo o sobie, jak sobie tam piszą. No i pewnie to spowodowało, że się na to odciąłem, że przestałem tam dostępnić jakieś materiały i tak dalej. No nie wiem, przestało mnie to bardzo po prostu w momencie, gdy wiesz, jest taki cały czas negatywny oddźwięk, no nie zawsze można pokazać to, w jakim poświęceniu się trenuje, jak wiesz, jakie ciężkie są treningi, a wychodzisz do walki, wiesz, mija minuta czy dwie, jesteś znokautowany i wiesz, nie idzie to jakby się chciało, nie? Może mnie to jakoś przytłoczyło trochę, ale czy mi to dało? Na pewno dało mi dużo praca z nowym coachem mentalnym, że tak powiem. Wcześniej pracowałem z innym. No i wtedy były rezultaty bardzo dobre, ale potem się coś zmieniło i nie wiem. Się pewnie może zmieniło, może wiesz, jakaś energia inna zaczęła być, co? No i zaczęło iść w tą stronę. I to było na pewno moje przegrane walki były spowodowane głową, ta pierwsza z samym Arbejem. To w ogóle była pomyłka jakaś, powinno wyglądać. Nie uważam się za gorszego zawodnika, ale cokolwiek. No, poszedłem sam na cios. We wszystkich innych walkach, które przegrałem, tak naprawdę to też wybiłem sam na te ciosy. I to była moja wina, że ja dostawałem te ciosy, a nie to, że przeciwnik był taki dobry. I jedyna ta walka z tym Ruskiem. No to on jest dobry, tak? On wszystkich w dalszym ciągu kosi większość nokautów i wszystko wygrywa. Także tu zawodnik bardzo dobry. No, co można więcej powiedzieć? No, na pewno coś się zmieniło w mojej głowie teraz na dobre i mam nadzieję, że tak zostanie i będę utrzymywał kontakt i z fanami i będzie to dla mnie, wiesz, łatwiejsze. Także mam nadzieję, że fani też będą bardziej przychylni w tym momencie i też może zobaczyli, że nie spocząłem na laurach, tylko ciężko gdzieś tam trenowałem i nie odpuściłem, tylko cały czas wierzyłem w to, że będę w stanie wygrywać. Sądząc po komentarzach po Twojej ostatniej walce, zresztą nawet po tej pierwszej wygranej z Roundtree, duch w narodzie silny był, powiem Ci, bo wielu było takich, którzy już nie wierzyli, ale też wielu fanów jeszcze przed tą Twoją walką z Roundtree mówiło, no musi się odbić, jak nie teraz, to już nigdy, tak? Że albo w tej chwili po prostu i zrobi coś, albo to już jest koniec. I naprawdę jakiś tam elektorat Ci został, to nie było tak do końca, że wiesz, wszyscy się gdzieś tam odcięli i po prostu stracili wiarę. I myślę też, że bardzo wiele osób mimo wszystko jednak nie hejtowało. Mój odbiór jest taki, że po prostu właśnie stracili tą wiarę, wiesz? I to chyba takie uczucie bardziej panowało w narodzie, jeśli mogę powiedzieć. No ale po Roundtree, a już na pewno po tej ostatniej walce, no pokazałeś, że to nie jest tak, że trzy przegrane z rzędu i wiesz, pakuję manatki i idę się zajmować hodowlą jedwabników. No, dlatego to jest fascynujące, co takiego zaszło, wiesz, w tej twojej głowie też,
że zmieniłeś na tyle podejście do walki, że potrafisz na przykład w tej pierwszej rundzie nie wychodzić sam na ciosy, tylko zbierać te ciosy, ale się nie cofać, tylko jakoś tak rozsądnie rozkładać siły, budować sobie dystans, potrafisz być spokojna, tego spokoju w tych trzech pierwszych walkach nie było. Powiedz proszę, na czym polega w takim razie ta twoja praca z psychologiem sportowym? Oczywiście nie chodzi mi o zdradzanie tajników, ale czy ty masz jakieś afirmacje, nie wiem, albo fiksujesz się na jakichś konkretnych zdaniach, funkcjach, rzeczach, które musisz robić? Jak to wygląda? Wiesz co, afirmacje to kiedyś stosowałem i to bardzo dużo mi pomagało na pewno. Teraz stosuję tego mniej, ale bardzo dużo pracuję na podświadomości, po prostu jakby do podświadomego umysłu jakieś pewne zdania wprowadzam, które chciałbym, żeby były prawdziwe. No i bardzo dużo też pracuję na tym, żeby się odstresować, żeby mnie nie stresował przeciwnik. I wydaje mi się, że to jest bardzo duży klucz do zwycięstwa, to, że się nie stresujesz. No, po prostu nie ma tego, wiesz, to nie chodzi o to, że się stresujesz samą walką i przeciwnikiem, tylko różne rzeczy dookoła też w trakcie przygotowań cię stresują, nie wiem, jest dużo czynników, które na to wpływa. I jakby odstresowanie jak największej liczby czynników nerwowych, stresujących wpływa na pozytywne przygotowanie do walki, tak? No bo no jeżeli ze spokojną głową przychodzimy na trening, no to na pewno lepiej z niego wyjdziemy z większymi umiejętnościami, cały czas jesteś zestresowany i myślisz o swoim przeciwniku czy coś. No i powiem ci jeszcze jedną ciekawą rzecz, że na przykład w tych poprzednich walkach skupiałem się na jakiejś taktyce i tam, wiesz, obserwowałem tych swoich przeciwników, a do tych walk to tym skali neuronki. No to nie wiem, czy chociaż chyba raz obejrzałem jakąś jego walkę, tak, z Michałem Radziszewiczem, obejrzałem jedną walkę, ale to dawno temu i żadnej walki nie oglądałem, tylko po prostu powiedziałem trenerowi, ty robisz robotę, mówisz co ja mam umieć i robimy technikę po prostu, ja się nie skupiam na przeciwniku, tylko skupiam się na tym, co mam robić. I wychodzę do nim i robię swoje i mam gdzieś, co on będzie robił, robimy to, co ja mam robić, a nie to, ja nie skupiam się na tym, co on robi, tylko on będzie robił to, co ja chcę, a nie w drugą stronę. No i do tej walki teraz, do której wyszedłem, to tak samo zrobiliśmy, też ani razu nie obejrzałem jego walki, po prostu spytałem trenera, słuchaj, co on robi, jak bije, w jakim momencie wchodzi, co i tak dalej. No i na tym zostaliśmy. Super. A gdzie przygotowywałeś się do walki? Gdzie spędziłeś cały ten swój obóz przygotowawczy i na co kładłeś największy nacisk, przygotowując się do Villanueva? Zostałem na miejscu w Holandii. Już przed poprzednią walką stwierdziłem, że jakieś tam podróże i tak dalej, no to za wiele mi nie dały, tylko tyle, że byłem zestresowany bardziej tym, że wszędzie gdzieś musiałem jeździć, zdążyć na czas. Wcześniej jeździłem też dużo do Amsterdamu, to tak dosyć daleko było, bo musiałem jechać w jedną stronę często półtorej godziny, to 3 godziny w aucie. No to na pewno nie wpływało na to, że byłem wypoczęty. Teraz zostałem u siebie tutaj, gdzie mieszkam, w Deventer. I trenowałem z ludźmi, którzy trenują tutaj na co dzień. Tam miałem jakichś sparring partnerów dodatkowych. Trenowaliśmy to tak jak zawsze po prostu. Nie było jakichś tam, wiesz, wprowadzania zawodników specjalnych do sparingów i tak dalej. Szczerze mówiąc uważam, że żeby być bardzo dobrym, nie potrzebujesz mieć najlepszych na świecie sparring partnerów, tylko musisz być dobry i cały czas jakby patrzeć na siebie, żeby robić progres, tak? Żeby widzieć, że się zmieniasz, czy tam wewnętrznie, technicznie i tak dalej, ale żeby następowała przemiana cały czas. A to, czy będziesz miał lepszych, czy gorszych sparring partnerów, no to nawet jak masz trochę gorszych sparring partnerów, to ci to pomaga ze względu na to, że możesz dużo nowych technik
stresować i się tam nie boisz, nie ma jakichś, powiedzmy, bardzo mocnych wymian, także też się tak nie cierpi wtedy na tych sparingach. Jasne. A powiedz proszę, jak już wychodziłeś do tej walki, wspomniałeś wcześniej w rozmowie, że przestałeś się skupiać na układaniu planu, oglądaniu zawodników, z którymi będziesz walczył i tak dalej, po prostu postanowiłeś robić swoje. Jak już szedłeś w tą walkę i była powiedzmy druga, trzecia minuta i poczułeś, że no, jakby te ciosy Villanuevy dochodzą, co miałeś w głowie? W jaki sposób uspokajałeś siebie i jak pomagałeś się w samemu sobie, w głowie skoncentrować na tym, żeby faktycznie wykonywać to, co sobie założyłeś, a więc grać w swoje, a nie w to, co on ci narzuci. Wiesz co, kurczę, to też oglądałem już ze dwa razy tą walkę później i to nie było do końca tak, jak wyglądało. Ja się tam chowałem mocno, ale któryś z pierwszych ciosów taki doszedł mocno i on mi po prostu rozciął łuk. Ja nic nie widziałem na lewe oko, nie? Okay. Ja przez większość tej pierwszej rundy ja nie widziałem na lewe oko, kompletnie miałem tak zaćmę jakby, nie wiem jak to nazwać i tylko miałem jedno oko sprawne. Także może dlatego też się tak mocno chowałem i też wiem, że popełniłem kilka błędów, nieodpowiednio się cofałem, tam powinienem bardziej dystansować prostym, żeby on do mnie mniej dochodził. No nic weszło, w każdym bądź razie zasłaniałem się. Walczyłem bardziej tak, żeby on mi nie zrobił większej krzywdy, niż żeby nie zrobił mi krzywdy jakby, tak? I sam wiedziałem, że muszę mu okopywać nogę, jak mu wyłączę nogę, no to już wtedy za dużo nie zrobi i tak się stało. Także no ja byłem bardzo spokojnie opanowany i to właśnie mi to dało, ta praca z tym moim trenerem mentalnym teraz, co z nim pracuję, to wydaje mi się, że to opanowanie mi dało. Też pracowaliśmy właśnie na podświadomości, żebym był opanowany, żebym nie szedł na hura, tak jak to zazwyczaj wcześniej wyglądało. No i bardzo dobrze to działa, tak? Tak samo w tej już poprzedniej walce z Roundtrim też było widać, że się nie rzucam w wymiany jakby tak za wszelką cenę, chcąc go znokautować czy coś, tylko po prostu robię swoje, mam jakieś założenie, które realizuję. No i wróciły kopnięcia, to znaczy ja wiem, że już Roundtree'ego też mocno kopałeś, natomiast jakby mam takie wrażenie, że w tej walce wróciło coś ze starego Marcina Prachniu, bo ja na przykład jak sobie kategoryzuję w głowie zawodników i kojarzę ich gdzieś w jakiś tam sposób z jedną, dwiema cechami, rzeczami, które robią w klatce, to ty dla mnie zawsze byłeś symbolem tych efektownych kopnięć. I ja ciebie, jak myślę Marcin Prachniu, to w głowie mam te highlighty właśnie jak ty kopiesz. I tu no to kopnięcie, to w zasadzie zakończyło walkę, to było coś, co ty sobie w głowie układałeś albo wizualizowałeś, że właśnie w taki sposób możesz zakończyć. Czy zobaczyłeś, że jest okazja, łapy wysoko, ładujemy pod prawy łokieć i tyle? Znaczy, mieliśmy jakieś takie założenia, że trochę będziemy okopywać na początku właśnie nogi i tułów, żeby się zmęczył. Ale bardzo dużo zaczęliśmy pracować i przed tą ostatnią walką i teraz właśnie nad kopnięciami, ponieważ w momencie, gdy utrzymuję dobry dystans, to te kopnięcia są bardzo silne w moim wykonaniu. No i zaczęliśmy bardzo dużo pracować właśnie nad kopnięciami, kopać i to zaczęło wychodzić automatycznie teraz, że ja bez myślenia to robię, a nie tak jak wcześniej, że na przykład oglądając walki robiliśmy plan, no to ja robię to, to i to, tak? No i jak mi ktoś powiedział, że mam robić to, to i to, no to potem ja tego nie robiłem w walce, bo tylko to było powiedziane, jakby, a było za mało przećwiczone tych sytuacji na macie. Okay. Ja nie mówię, że wtedy nie ćwiczyłem tych sytuacji, ale jakby jeżeli mi ktoś powie, że ja mam coś robić, to jakby to tak do mnie nie dociera, jak w momencie, kiedy ja te sytuacje sobie cały czas trenuję, powtarzam na treningu. I to jest też główny klucz, że bardziej się skupiliśmy na tych akcjach, które ja mam robić, wykonywać, niżeli na rozmowie, co ja mam robić. I wtedy każdy może działa inaczej. Jednemu powiesz, że właśnie ma tak zrobić i on to zrobi. Ja tak nie działam. Ja muszę przyspieszyć te sytuacje, muszę je powtórzyć wiele razy i wtedy ja je będę robił w walce automatycznie w takim flow, jak
tak zwanym, i bez namysłu. Widzę coś i po prostu reaguję, a w momencie, gdy ja muszę się zastanowić, to jest za późno i właśnie wtedy dochodzi do tego, że ktoś mnie może znokautować, bo ja myślę, co mam zrobić, zamiast robić coś automatycznie. Jasne. No dobrze, a kiedy zrozumiałeś, że nie musisz dobijać? Bo ja widziałam, że tam się rzuciłeś jeszcze do niego, żeby dobić, ale zawahałeś się. Od razu zobaczyłem, że na początku spojrzałem na reakcję, widzę, o, złapał się, czyli weszło, nie? Padł na ziemię, no to jak padł na ziemię, no to już zazwyczaj wiem, że po wątrobie to już nie ma co zbierać i tylko to tak może wyglądało, że chcę dobijać, tak, ale to bardziej czekałem na reakcję sędziego, kiedy zakończy walkę, no bo wiesz jak jest, tak, jeżeli sędzia nie zakończy walki, no to wciąż jesteśmy w grze i może się wszystko zdarzyć, dlatego musiałem być, powiedzmy, przygotowany na to, żeby... Jakby sędzia nie zakończył tej walki w tym momencie, to na pewno bym dalej dobijał, nie? Bo musisz czekać na zakończenie przez sędziego albo odklepanie przeciwnika. Oczywiście. Kiedy czułeś w sobie większą radość i euforię? Po wygranej z Roundtree, czy teraz po wygranej z Villanuevą? Z Roundtree. Wiesz co? Wydaje mi się też dlatego, że tam była publika, nie? I są inne emocje trochę, a tutaj no to jak nie ma publiki, no to jest tak, no tak jakby się w klubie poszła, znaczy w klubie, w sensie tak. Na siłowni, czy tam w klubie, gdzie trenujesz, wiesz, walczyć. No i nie ma aż takich emocji, wiesz, nikt nie kibicują ludzie, nie ma takiego nastroju jakby nie ma, tak? I też jest sytuacja, że tam nie możesz wskoczyć na tą klatkę, bo zabraniają. No tak jest trochę inaczej. Nie? Też jakoś tak, nie wiem, bardzo na sucho podszedłem do tej walki jakby, że tak bez jakichś większych emocji. W ogóle cały ten tydzień przed walką, co było dla mnie bardzo dziwne, ponieważ nie czułem żadnego takiego spięcia, i aż dzwoniłem do tego chłopaka, co tam z nim robię ten coaching, i się pytam, słuchaj, no kurczę, bo ja nie czuję żadnego spięcia przed walką, czy to jest okej, nie? Czy ja to poczuję przed walką, bo jak będzie tak, jak jest teraz, no to ja nie wiem, czy to będzie dobrze. Byłem taki, się zacząłem mocno zastanawiać, czy wszystko jest okej, nie? Ale przed samą walką stres mnie jakiś tam złapał i potrafiłem się w odpowiedni sposób skupić, zmobilizować. Kto ci przyniósł informację, że UFC postanowiło nagrodzić cię bonusem? Z Instagrama zobaczyłem. Serio? Tak, bo poszedłem, tam mój trener ze sparring partnerem pojechali coś zjeść, a ja poczułem się zmęczony i poszedłem po prostu spać. Obudziłem się, wszedłem na Instagram, opatrzę, dostałem bonus. O, fajnie. A, no to piękna informacja. Powiedz, jakie to uczucie z takiego piekła, gdzie po prostu 3 przegrane z rzędu i już gdzieś tam w głowie zaczynasz się żegnać z tą swoją ukochaną organizacją, do której tak mocno dążyłeś, i nagle 2 wygrane i jeszcze w dodatku wygrana nagrodzona bonusem. Jakie są twoje emocje teraz w tej chwili? Co czujesz? No na pewno czuję, wiesz, radość, nie? Dużą radość, że jednak dopiąłem swego. No nie ukrywam, po tej ostatniej mojej przegranej to już sam byłem po części taki zrezygnowany. Mówię, kurczę, no tyle w to dałem, już wysiłku włożyłem, z trenerem rozmawiałem. Mówię, no nie wiem, czy jest jeszcze co zbierać, no bo kolejna przegrana też w taki sposób, no tyle trenowaliśmy do tego. Mówię, no też coś jest nie tak, no tak nie może być. Nie wiem sam, co dalej robić, czy przestawać walczyć, czy co, bo już mi się to nie podoba, że naprawdę to były takie ciężkie 3 lata, ponieważ te całe 3 lata bardzo mocno trenowałem, jeszcze miałem jakieś tam kontuzje po tej walce z Magomedowem, tak on się tak nazywał, nie pamiętam. Miałem połamaną szczękę, potem jeszcze kilka miesięcy później zerwałem ścięgno Achillesa, no także to było no bardzo zły okres, nie? No właśnie. No i tak już sam już zaczynałem wątpić trochę,
No i potem do mnie zadzwonił trener i mówi, mój trener jest moim menadżerem, mówi do mnie, słuchaj, zadzwonili, powiedzieli, że żebyś się bił z tym z Rantrim. Nie? No dobra, to jedziemy. No i się przygotowaliśmy i wtedy zacząłem też współpracę z tym psychologiem. No i poszło, w końcu poszło w dobrą stronę. Wiesz co, Marcin, ja cię muszę jeszcze zapytać, a żebyś tak mi w miarę możliwości odpowiedział szczerze, jeśli możesz rzeczywiście. Ile kozłów trzeba złożyć w ofierze, żeby wyprosić u bogów MMA, żeby dali czwartą szansę w UFC po trzech przegranych? Bo to były przegrane, sam zresztą powiedziałeś o tym, w kiepskim stylu, tak? I to były przegrane takie, no jakby, które były tak mocno jednoznaczne, że naprawdę mogły spowodować, że wiarę stracisz w siebie nawet ty sam. I oczywiście z tymi kozłami to jest żart, bo nie, ludzie, nie składamy kozłów w ofierze, proszę, nie róbmy tego. Ale co musiało się zadziać? Jakby, czym przekonaliście UFC? Ty, twój menadżer? Czy po prostu to oni mieli taką, jakby uwierzyli w ciebie i wierzyli cały czas i nie odpuszczali i dawali kolejne szanse? Z czyjej strony wychodziła większa inicjatywa? Wiesz co? Się nawet za bardzo nie odzywaliśmy, bo no ja powiedziałem do trenera, że tak już sam nie wiem, co mam robić. I on, jakoś tam zakończyliśmy po tej przegranej ostatniej walce, no że było jak było. Nie wiem, co tam ten mój trener do niego dopisał, nawet do tego matchmakera. Ale myślę, że też ani nie naciskał, ani nic. I po prostu oni sami się odezwali. Ale wydaje mi się, że wiesz, że może to, że wciąż miałem jakiś tam w miarę dobry rekord, to, że w tych wcześniejszych walkach miałem 11 kończeń w pierwszej rundzie. No i mimo wszystko te walki, które przegrałem, też były w jakiś sposób, wydaje mi się, wiesz, ciekawe do oglądania, bo to ja je przegrałem, ale też było widowisko, też był knockout, też jakieś bonusy tam zbierali. Także no, to nie było nudy, tylko coś się działo cały czas i wydaje mi się, że dlatego dostałem tą szansę, że po prostu nie jestem nudnym zawodnikiem, że zawsze się coś dzieje, że są emocje mimo wszystko i że ludzie lubią to oglądać, tak? I po prostu dali mi tą walkę, może, a jak nie wygra, to będzie kolejny knockout na nim, trudno, a jak wygra, no to fajnie. Nie? Rozumiem. A jak wygląda w tej chwili twoja... Się z dobrej strony. A jak wygląda w tej chwili twoja sytuacja kontraktowa z UFC? Masz nowy papierek podpisany na więcej niż jedną walkę, czy jak to wygląda? To było bardzo ciekawe też, ponieważ właśnie po tej walce z Kalilem dzwoni do mnie trener i mówi, bo też nie wiedzieliśmy, czy przedłużą mi kontrakt, czy nie, też my tam za bardzo nie wypytywaliśmy, no bo wiesz, jak będziesz naciskać, no to znaczy, że jesteś pod presją mocną i tam, wiesz, i się prosisz, nie? Tak. Także mi to już było tak naprawdę wszystko jedno, czy mnie zwolnią. Powiedziałem, słuchaj, wygrałem tą walkę, fajnie, w końcu się przełamałem, zwolnią mnie, no to będziemy próbować gdzie indziej, nie wiem, Bellator, czy ten ACA, czy coś tam innego i będziemy dalej walczyć, nie? A oni się wtedy odezwali z UFC i powiedzieli, że dobra, że negocjujemy dalej i dostałem kolejny kontrakt na 4 walki. Także pięknie. Bardzo zadowolony jestem. No i jak widać, zrobili dobry krok. Ewidentnie. No dobrze, no to jakie plany, Marcin? Ile walk jeszcze w tym roku? Jedna, dwie? Słuchaj, teraz to sobie planuję pojechać w końcu na jakieś wakacje, ponieważ chyba 3 lata już nigdzie nie byłem przez tą całą sytuację, jaka miała miejsce, też jeszcze na świecie panuje też nie najlepsza sytuacja. Tak. Także planuję pojechać do Polski. W Polsce właśnie też nie byłem już, nie wiem, 2 albo 3 lata nawet. Także chciałbym pojechać, odwiedzić moich znajomych, rodzinę. No na pewno będzie miło znowu tam więcej porozmawiać sobie po polsku niż tutaj. I planuję właśnie na okres wakacyjny wyjechać do Polski. Też pewnie coś tam będę trenował, żeby się nie zastać, nie stracić całej formy. No ale w tym roku jeszcze no, ta jedna walka to na pewno, nie? A co więcej, to nie wiem, może na początku następnego od razu jakoś tam. Jeżeli sobie zrobię teraz taką przerwę na, powiedzmy, nie wiem, miesiąc, półtora, no to potem znowu będę musiał się trochę przygotowywać do tej.
No to dobrze, słuchaj, fajnie, że wybierasz kierunek Polska, a nie jakieś tropiki, bo powiem Ci tak, wiele nie tracisz, jest gorąco jak cholera w Polsce, słońce świeci, czasami jest taka wilgotność powietrza, że się czujemy, jakbyśmy byli w Dubaju. Zeszły tydzień taki był koszmarny, że chyba 3 dni z rzędu człowiek wychodził na słońce i od razu miał wrażenie, że nie wiem, wyjdziesz zza bloku i będzie pustynia, bo to tak to wyglądało. Także dawaj śmiało, tak, poodpoczywajcie sobie na słoneczku z rodziną, jasne. Myślę, że to jest dobry kierunek. Jakieś morze planujemy, może góry jeszcze zobaczymy. Mm. Albo Mazury. Tak, pięknie. No jakby w Polsce jest co zwiedzać i swoje jakieś tam stare zakątki pewnie też do poodwiedzenia masz. Marcin, to ja Cię na koniec chcę poprosić o jedną rzecz. Czy Ty mógłbyś powiedzieć kilka dobrych słów do tych wszystkich, którzy w Ciebie nigdy nie zwątpili, albo którzy zwątpili, ale tylko troszeczkę, ale i tak kibicowali? Bo to jest naprawdę fajna grupa ludzi. No na pewno bardzo im dziękuję. Nie czytałem żadnych komentarzy, także nie wiem, co to był, ale no jestem bardzo wdzięczny za to, że zostaliście przy mnie i cały czas wierzyliście. I nawet w momencie, bo też miałem momenty zwątpienia, chyba każdy ma w takich sytuacjach, w jakich ja byłem, mógłby mieć chwilę zwątpienia. Jednak cieszę się, że zostaliście, jesteście wciąż i będę dalej, wiecie, przytwarzał Wam dużo emocji i to nie jest koniec, to jest dopiero początek. Także śledźcie, obserwujcie i na pewno będzie co oglądać w przyszłości. Pięknie powiedziane, Marcin. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za te słowa, dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że nasi fani się ucieszą tak samo jak ja, jak mi napisałeś, że tak, jedziemy, róbmy to, zróbmy ten wywiad. A jeszcze nie zapytałam o podróż, bo wspominałeś wczoraj, że mieliście jakieś koszmarne opóźnienie. I faktycznie 6 godzin, czy jeszcze więcej się uzbierało po drodze? No nie, no to było te 6 godzin, 6 w sumie, 6 albo 7 jakoś tak, bo najpierw weszliśmy do samolotu, siedzieliśmy w nim godzinę, po czym nas wyprosili, powiedzieli, że jednak samolot jest ma jakąś usterkę i musimy czekać na następny, który będzie jakoś tam przed 9, a mieliśmy lot około 2. Więc także. Rozumiem. No dobra, umówmy się, że lepiej tak, że was wyprosili, niż że polecieliście takim z usterką. Tak, mieliśmy spać. Dokładnie. Dobra, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję, Marcin. Fajnie widzieć Ciebie uśmiechniętego. Dzięki za te wszystkie emocje i czekamy na kolejne. I do zobaczenia w Polsce. Dzięki i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich kibiców. Trzymajcie się.